Bla, bla, bla. Kopalnia, drzewo. A, wiem, co ja chciałem od tego merchanta, który to był. Co, widzimy się do niego jeszcze raz. To jest on? To z niego to jest? Nie spojrzałem na jego cały ten, na cały jego, nie ekwipunek, tylko na cały jego inwentarz, który ma do sprzedania. Ale zapisałem sobie, że chodzi mi głównie o popioły wojny. O ten item, dzięki któremu można sobie skopiować. Bo ja bym chciał właśnie to wzmocnienie krwawe, jak już będę miał tą drugą, mniejszą katanę, założyć na obie bronie. Żeby ten bleed po prostu wchodził jak najczęściej. Chociaż nie wiem, czy w ogóle będę zbyt często korzystać z dwóch broni naraz, bo to jest dość ryzykowne. Lepiej jednak mieć w ręce tarczy zazwyczaj. Dobra, i chodzi mi tak, o to. Zagubione popioły wojny. Czy ja mam jakieś zapasowe runy? Walnę sobie to. Ile to mi da? 7500. Jeszcze troszkę za mało. Okej, 9000. Czy te jego klucze były po trójkę? Po dwójkę, okej, myślałem, że po trójkę. To już mam nauczkę, że warto je wszystkie kupować, żeby później ich nie szukać, jak zabraknie. Dobrze. I teraz jest część gry, którą ja muszę dość mocno przebiec. Bo omijamy zamek. Omijamy zamek tam, gdzie jest Margit. I lecimy dalej. Skoro już tu jestem... Nie tu chciałem przyjść. Skoro już tu jestem... Na razie jeszcze z nikim nie gadam. Tu się wrócimy jeszcze później. Pójdźmy do Kowala. Po co ja tu przyszedłem? Możemy uczyć, wzmocnić. Skorpio żółwie na razie nie. Powielenie popiołu wojny. Zróbmy sobie... Albo nie, czekaj. Popioły wojny po pierwsze uczy. Zmniejszy się damage bazowy. I będziemy mieć więcej krwawienia. Tu na dole po prawej widać. Nagromadzenie krwawienia 45. Nagromadzenie krwawienia 61. Więc zrobimy sobie krwawą uczy. Żeby więcej bleedu było. Mam nadzieję, że nie ten... Nie pożałuję tego. Ale po co tu przyszedłem? Aha, do Roderiki. Do Roderiki, między innymi przynajmniej. A jej tu jeszcze nie ma. Okej. W takim razie olać. I... Szopa burzowego wzgórza. Kierujemy się tutaj, wokół tego całego zona. Chociaż tego biegania jest tutaj masa, więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby to już na jutro zostawić. Ale możemy chociaż parę punktów sobie odhaczyć jeszcze. O, ile się uda dzisiaj? Prawdopodobnie jeden tylko. Prawdopodobnie jeden. Ja też pytanie, czy ja w ogóle pamiętam, gdzie ja mam iść. Chyba w tę stronę, tak mi się wydaje. Jak grałem pierwszy raz, to tutaj poszedłem dużo wcześniej i nawet nie wiedziałem, że tu mogę iść. Ale poszedłem, bo mogłem. Tu jest pani, która gada. Panią olewamy. A w tym trupie co jest? A właśnie, ja ciągle nie kupiłem... Dobra, będę musiał jeszcze na sam koniec sobie na listę wpisać, żeby odwiedzić wszystkich merchantów i kupić od nich wszystko, co mogę kupić, co się może przydać. Bo na razie kupiłem tylko latarnie, te popioły wojny i parę kluczy kamiennego miecza. Nie wiem, czy dobrze tą nazwę powiedziałem, bo zawsze mi się myli. Ale tak naprawdę mógłbym kupić od nich wszystko, bo ja i tak nie mam na co run wydawać. Oprócz upgrade'ów i... Oprócz upgrade'ów i kamieni i tak dalej. Proszę na mnie nie patrzeć, ja sobie tylko przebiegnę. Ja z wilkami żyję w pokoju, że tak powiem. Wilków używałem jako summona przez prawie całą grę poprzednio. Dobra. I dalej. A, mogę jeszcze ten. Picie wymieszać. Tak jak mówiłem, że chcę zrobić. Mamy kolejny kościół Mariki. I mamy kolejną świętą łzę. Możemy z panem pogadać. Ops. Ucz się magii z kamieni. Teoretycznie mógłbym nawet czegoś się nauczyć, jakbym chciał, bo mam te 10 inteligencji. Ale nawet nie robiłem żadnego researchu, jakie byłyby spele, które mogłyby mi się przydać. Ani jakie inkantacje z wiary. Może będzie się warto tym zainteresować, chociaż wiem, że mając 10 inteligencji i 10 wiary, to nie mam zbyt dużego pola do popisu. Ale dobra, butelki. Mam jakieś nasionka? Nie mam. Wzmocnienie to mam na pewno. I jeszcze... Zmieszaj niesamowity eliksir. Na pewno to. Nie to. To. Neguje znaczną część obrażeń. Raczej nie będziemy tego używać do leczenia. Bo pewnie będziemy one-shotowani. W tym momencie. Póki co może kolczastą, pękniętą łzę, ładowane ataki. Energia raczej nie będzie potrzebna aż tak mocno. Leczenie, mech. Leczenie overtime, też mech. Więc chyba te rzeczy będą na razie najbardziej użyteczne.
I tak, kolejny punkt, odhaczony. A dalej. Możemy jeszcze pójść dalej troszeczkę, mimo że zostały nam 3 minuty tylko. Do kolejnego punktu już za daleko nie dojdziemy, ale ile dojdę, gdzie dotrę, tam dotrę. Tak powiedzmy, będzie ładniej brzmiało, bardziej family friendly. Gdzie dotrę, tam dotrę. Dobra, tego kampa musimy ominąć, bo nie ma sensu. Mam też zapisane, że zaraz za tym kampem jest merchant, który sprzedaje latarnie, ale już latarnie kupiłem u innego merchanta. Tylko miałem zapisane, że mogę u tego kupić, bo u tego kupiłem wcześniej, jak pierwszy raz grałem. To pierwszy raz zobaczyłem tą latarnię właśnie u tego merchanta w tym miejscu. Dobra, a zobaczmy, co on ma w ogóle na sprzedaż. Czy ma coś, co by mnie interesowało? Kupimy to, ma latarnię, a poza tym raczej nic. Ale i tak chętnie bym od niego wszystko kupił tylko po to, żeby mieć. Ale to nie ma sensu raczej, nie w tym momencie. Dalej, w tym miejscu sprawa jest taka, że ja tego nie widziałem, jak grałem wcześniej. Myślałem, że to bagno jest po prostu randomowe, ale tak naprawdę te niebieskie światełka prowadzą nas zawsze po głównej drodze tego miejsca. Więc idąc za światełkami, zawsze trafimy tam środek tego miejsca. Tu jest mapa, hał, którą sobie zgarniemy. Więc trzeba iść i szukać oczami po prostu, gdzie są te niebieskie lampki. Tu jest kolejna, więc idziemy za nią. I tu mamy kolejną łaskę. Szybko, siadaj, siadaj. Dziękuję. Ała! Halo, siadaj! Ała! Nie wierzę, to powinno znikać. Patrz, kolejne prawie mnie trafiło. To powinno znikać w momencie, jak siadasz. Dobra. I dalej, po lampkach idąc, mam napisane dosłownie po niebieskich światłach. I idziemy dalej. Po niebieskich światłach. Pa, pa, pa. Tu chyba nie będzie tego. Naszym celem jest to, ale to nie dzisiaj, bo to jest taki dość gruby target, bym powiedział. Są na tym bagnie takie kapliczki. Na jednej z nich są kamienie... kamienie 3. Kamienie kowalskie 3. I muszę ją wypatrzyć. Nie wiem, czy to jest ta, czy to nie jest ta. To nie jest ta kapliczka. Tak, znamy ją. Ja jej nie widziałem tutaj pierwszy raz. Jak tu byłem pierwszy raz. Ja ją dopiero poznałem w... tam w wulkanicznym dworze. Tak to się chyba nazywało, prawda? A szkoda, bo widać, że ona... Tutaj wydaje się taką dziewczynką po prostu, a tam ona jest zwiadowcą, czy czymś takim. Czyli generalnie jest przekoksem. Dobra, czekaj, zobaczmy sobie przez ten... Ja stąd widzę, gówno widzę stąd. Stąd przyszedłem, tak? Tak. Więc idę w tę stronę. Tu jest kolejne niebieskie światełko. Czy to jest tamta kapliczka, którą ja chcę iść? Być może. Bo ta kapliczka jest dość ważna. Pamiętam, mam napisane w ogóle, że to jest kapliczka przy rakach. Bo jak do niej podszedłem, to się na mnie raki rzuciły. Które mnie prawie zabiły generalnie. Ale przeżyłem. Tylko, że wtedy nie miałem pierwszego levela. Więc no. O, czy to nie jest tamta kapliczka? Ja się napiję tego mojego soczku. Żeby w razie czego te raki mnie nie złanszotowały. Tak, tu jest rak. Więc to jest prawdopodobnie ta kapliczka, o której ja myślę. Oho. Jest kamień kowalski 3. Razy 3. Okej, i dalej po niebieskim. Jedźmy dalej po niebieskim. Tylko, że zgubiłem. Kurwa, niebieskie. Okej, widzę niebieskie. Keep moving. Nie budzimy raków. Biegniemy dalej. I tak obudziłem. Tak, snajperzy. Ała. Dlatego właśnie się napiłem mojego soczku, fakt. Tak, jest masa memów o tym, że raki są snajperami po prostu w Elden Ring. Okej, jest bezpieczeństwo. I mamy kolejną część mapy w Liurni. Na dzisiaj skończymy, ale jutro kolejnym celem będzie... Jesteśmy już ponad połową, za połową tego całej mojej listy, która jest do zrobienia. Kapliczka przy rakach, kamienie level 3 i kopalnia na bagnie. Czyli to jest ta kopalnia, do której idziemy. To będzie pierwsza rzecz, jaką my to zrobimy. Nawet nie idę do domu. W sensie do Round Table Hold. Tylko tutaj skończymy grę. I dosłownie w tym samym miejscu jutro zaczniemy. Dzień dobry. Mamy dzisiaj czwartek. 17 marca. Dlatego jest zielono za mną, bo dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka. Dobra, sprawa jest taka, że dzisiaj w nocy, czy tam z samego rana, wszedł patch, który całkiem sporo rzeczy zmienił w Elden Ring. Niektóre na lepsze,
Niektóre na gorsze, niektóre na takie, które powiem sobie okej, zrozumiałe, a inne na takie, które są dla mnie ciężkie do zrozumienia. Co nowego? No właśnie. Między innymi nasza tarcza. Tarcza zrobiona ze skorupy żółwia została znerfiona. Znaczy, najgorsze jest to, że tak naprawdę wszystkie tarcze w grze dostały buffa, a jedyna tarcza, która została osłabiona, znerfiona, to jest tarcza ze skorupy żółwia. Ona miała dotąd, jest ta tabelka negacja obrażeń podczas fizyczne 87%. Było 100. Czyli niestety jedyna tarcza, której ja używałem, której chciałem używać, skorupa żółwia, została osłabiona, znerfiona. I to jest dla mnie cios w plecy, kurwa. Straszny. To mnie boli mocno. Jak odbierasz sówkę, kupujesz Rivala i Elden Ring. Warto, warto. Nawet bym prędzej kupił Elden Ring niż Rivala. Chyba, że w ogóle nie masz myszki. Kolejną rzeczą jest to, co mi się podoba, że NPC są oznaczeni teraz na mapie. Więc no jest mniej szukania. NPC, których my spotkaliśmy dotąd, są teraz oznaczeni na mapie. Więc to jest fajne, to jest bardzo fajna zmiana. Kolejną rzeczą jest Hoarfrost Stomp, do którego ja ani razu jeszcze nie użyłem, ale wiem, że to jest to jest Art of War, czyli tam specjalna umiejętność danej broni, która napieprzała lodem w ziemię i to wybuchało i to umierało wszystko wokół. Zostało zmniejszony damage dość mocno, został zmniejszony zasięg o mniej więcej połowę. Animacja jest dłuższa, nie da się tego już aż tak mocno spamować jak wcześniej. Trochę lipa, znaczy dla mnie nie jakaś wielka, bo i tak tego nawet nie zdążyłem użyć jeszcze ani razu nigdy. Ale to był mój sekretny plan na moment, kiedy ja po prostu nie wiem, nie będę sobie radzić podczas mojego SL1 rana i właśnie miałem plan iść po ten toporek, który to ma. A teraz to chyba odpada. Jaką umiejętność ma Guts Sword? Taką jak, nie ma jakiejś specjalnej swojej, takiej bardzo. Taki bardzo standardowy stąpnięcie na ziemi i wypierdolenie tym mieczem tak mocno. Znaczy, jeśli tego nie widziałeś wcześniej, to pewnie coś fajnego, ale to już było wcześniej w Soulsach trójce, na wielu mieczach i tak dalej. Taki dość standardowy jak na miecze po prostu art, bym powiedział, nie? Kolejną sprawą właśnie to, co ja użyłem przed chwilą, ten art. Został znerfiony w taki sposób, że z tego co wyczytałem, to zabiera więcej HP teraz, bo jak widać, no jak użyję tego, zabiera mi życie. Więc to, no to jest akurat do przeżycia, to nie jest jakaś wielka tragedia. Pojawiły się nowe NPC, pojawiły się nowe questliny podobno. Znaczy jeden questline, do którego ja nawet nie doszedłem, on był chyba gdzieś tutaj. W wiosce tych takich garnków. O, tutaj chyba była ta wioska, tak gdzieś tędy się szło, tak mi się wydaje. Albo, no gdzieś w tej okolicy w każdym razie. Więc tam się pojawił nowy NPC. I masa rzeczy ogólnie została zmieniona. Między innymi naprawili bronie, które się skalowały z Arcane. Z mistycyzmem. Siemanko, Giorgio. Witamy wieczorkiem. Jak tam u ciebie? Już poza szpitalem? Ale dobra. No więc troszeczkę się pozmieniało. Ale tymczasem ja muszę włączyć z powrotem moją listę, bo nie włączyłem jej. Żeby wiedzieć, gdzie ja muszę iść teraz. Gdzie my stanęliśmy na moim planie. Ładna koszulka, wiem. Jeden z moich ulubionych. Z Solerem. Też ją lubię. Dobra, zatrzymaliśmy się na tym, że przyszliśmy tutaj, gdzie jestem. Czyli kopalnia na bagnie. Gdzie kupiłem? Sklep Odertis. Odher TS. Polecam. Takie, tam mają dużo takich właśnie, wzorów dla nerdów. Szybko na Margita? Nie, jeszcze nie. Dopiero włączyliśmy streama. Najpierw kontynuujemy to, co zacząłem wczoraj. Z moim całym tym planem na przebiegnięcie tego wszystkiego. A później będziemy dopiero zaczynać bić bossy. O, a to jest Dee. Ciekawe, czy z RDR2? Nie wiem. Dialos. To jest brat Dee. Tego samego Dee, który jest w Round Table Holdzie. Oni są tam bliźniakami. Aha, i a propos, bo my idziemy w tym momencie po kamienie do kopalni. Z tym, że kamienie podobno teraz też się pojawiły w ograniczonych ilościach u vendorów.
na całym świecie. Nie wiem jakich poziomów i ile jest tych kamieni, ale się pojawiły i podobno właśnie jest też nowa muzyka. Nie wiem czy to co przed chwilą wjechało, to nie była jedna z tych nowych ścieżek. Przez parę sekund poleciało coś innego, czego jeszcze nie słyszałem. Nie ma RDR, ale są eleganckie z Fallouta. Są fajne, znaczy to, bo tam nie są jakoś oficjalne te rzeczy wszystkie na licencjach, tylko bardziej tak artystyczna wariacja na temat różnych tam takich typowo filmowych, growych rzeczy. Jakbyś na przykład lubił gry planszowe, to też pewnie znajdziesz coś dla siebie ciekawego. Trochę jest tych rzeczy. I fajna jakość jest tych koszulek. Znaczy fajna jakość koszulek jak koszulek, bo to są zazwyczaj koszulki Gildana. Ja złą stronę biegnę. Ja miałem tam biec. Tak. Bo to są koszulki Gildana, czyli mają no fajną jakość jak to Gildan. Ale nadruki mają bardzo fajne. Ja miałem... Ta koszulka ma tak naprawdę w tym momencie ze 3 lata. Noszę ją co najmniej raz w tygodniu, bo ją uwielbiam. I jeszcze się praktycznie nie zaczęła spierać ani trochę. Także no. Jak parę sklepów właśnie z takimi koszulkami nerdowymi przerobiłem. Między innymi jeszcze MMTIS. I tam były fajne wzory. Ale niestety te koszulki się pruły. Już same sobie jako koszulki, a te nadruki to też w ogóle były średniej jakości. Może teraz mają lepszą. Nie chcę nikomu robić antyreklamy. Nie możesz tej mojej znaleźć. Jak poszukasz, to znajdziesz. A czy możliwe, że może na przykład nie być aktualnie w sprzedaży, nie? Bo tam oni robią raz na jakiś czas dodruki, możesz poprosić ich, żeby zrobili dodruk koszulek i tak dalej. Ale jak poszukasz, to na pewno znajdziesz. Nie widziałem, żeby jakikolwiek wzór tak na stałe jakoś wyrzucili. Zazwyczaj one zawsze wracają, a nawet jak ich nie ma aktualnie na stanie, to i tak się pokazują, tylko że po prostu nie można kupić. Dobra. Nawet 16% taniej. No widzisz. Muszę sobie zrobić jakiś ten przerwę w tym, na tej mojej liście, bo jest tyle tych punktów, że ja się gubię sam tym, co już zrobiłem, a czego jeszcze nie. Dobra, jest. Dzięki wielkie będzie kupowana. Polecam, polecam. A, dobra, zróbmy sobie kopalnię na bagnie. Tyk. Dobra, zrobiłem sobie odstęp, żeby wiedzieć, że od tego miejsca mogę szukać. W tej kopalni jesteśmy po to, żeby znaleźć sobie, żeby dostać kamień, znaczy dzwonek, o, dzwonek. Który pozwoli nam kupować nieskończoność kamieni jedynek i dwójek. Wół jeszcze słaby? Nie, wół jest zawsze taki sam. Wół się nigdy nie robi... Oh fuck. Ani lepszy, ani gorszy. O Boże, dobra, może oleję ich jednak. Au. Au. Ha. Hej. Na tych kolesi by się inna broń przydała. Dobra, może nawet wyciągnę tarczę. W razie czego, żeby ją mieć w rękach po prostu. Joink. Nie wiem jak sobie poradzimy z bossem tutaj. Który jest w tej lokacji, mając taką broń, ale zobaczymy. Może nie będzie źle. A może będzie źle. Nie powiem co na pewno. No. Dobra. Tu się robi dopiero grubo, bo jak oni się na mnie tutaj wszyscy rzucą. Uff. No właśnie, ci kasterzy. To się może, ała, zrobić boleśnie. Proszę wyłączyć te czary. Ura. Ja tu tylko chcę kamienie i idę. Chłopaki, wychillujcie. Naprawdę nie szukam. Ech. Au. No nie. Ura, umieram. Pi. Fuck. Daj mi te kamyczki. Dziękuję. Gdzie mam iść teraz? Okej, okay, znowu lecą pele. Okej. Fuck, to już byłem. Fuck. Nie! Daj mi przejść. Proszę cię, kurwa. Nie. A, okej, tu jeszcze nie byłem. Czekaj. No nie, czemu ty na mną poszedłeś?
Wypierdalaj, no nie! Nie moglibyście sobie stąd... Ała, pójść, papa. Uuu, jak się dzisiaj czuję? Okej, okay, nie jest źle. Znaczy męczy mnie już ten tydzień, szczególnie w pracy przede wszystkim. I teraz też przed chwilą spałem tak naprawdę, zanim zacząłem grać. Miałem godzinkę, że musiałem się po prostu zdrzemnąć. Dobra, ja jestem po tej stronie teraz. Napiję się, bo on ma UHP. Ściągniemy, mam nadzieję, że jak ściągnę z powrotem tą windę, to tych kolesi już na niej nie będzie. Bo jak będą, to może być ciężko. Okej, nie ma ich. Mam nadzieję, że wrócili do siebie. Bo tu gdzieś po drodze może być jakiś dropdown. Tylko nie wiem, po której stronie. O fuck. Nie, no nie, 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 nie! Wracaj do domu. Czy on spadł? Nie. Ej, Ja, dobra, kij z nim. Fuck that, nie mam ochoty się z nim bić. Nie mam już picia praktycznie. Znaczy no, dosłownie nie mam picia. A jeszcze mam tutaj sporo do przebiegnięcia. Okej. Okay. Na szczęście takich miejsc nie będziemy musieli dużo ubiegać. Fuck, jest kolejny koleś, który będzie strzelał z pelami. I kolejny, nie! Okej, okay, mamy windę, która będzie skrótem. O nie! A nie, to nie jest skrót. To nie jest skrót. Czy to jest skrót? To jest skrót. Do tego miejsca, w którym już byliśmy. Czy nie? Fuck, nie wiem. Nie pamiętam. Ja w tej... A nie, tu jeszcze nie byłem. Chyba, że ominąłem to wcześniej. Taka opcja też jest. Ja stąd przyszedłem na samym początku. Tak. Tylko ominąłem tamto niechcące. Dobrze, czyli zjeżdżamy z powrotem na dół. I proszę do mnie nie strzelać. Proszę nie skakać tutaj tylko, nie, nie, nie. Idź sobie. Nienawidzę ich. Jak mam tą broń, okej. Dzień dobry. Kiedy będzie coś innego niż Elden Ring? Oj, nie wiem. Tego nie mogę ci powiedzieć, bo sam nie wiem. Fuck. O nie, więcej ich. Zaskoczyło, fuck. Okej. To jest prawdopodobnie śmierć. Nie wiem, mogę się tego na szybko napić. I od razu mnie to uratowało. Fuck, no nie. Fuck. Ale tego już nie przeżyję tutaj, nie ma opcji. Nie na takiej ilości HP. Shit. Nie, daj te kamienie. Oh, fucking hell. Proszę na mnie nie patrzeć, róbcie co tam chcecie. O! Kamyczki, kamyczki, uciekanie, uciekanie. Fuck, fuck. Dajcie jeszcze te kamyczki, chłopaki. Dziękuję. Yeah. Okej. Okay. Elden Ring będzie przez długi czas na pewno. To jest bardziej niż pewne. A jak wrócimy, to prawdopodobnie do Soulsów. Bo to ma być główny fokus tego kanału. Soulsy ostatecznie są slajki. Dobra, mamy otwartą windę, więc mogę chyba nią sobie zjechać teraz z powrotem. Tylko, że najgorsze jest to, że jej tu nie ma, bo ja zjechałem na dół. Opa. I co, nie skacz... Nie. Fuck. Okej. Okay. Czas na uciekanie. Po raz kolejny. Fuck. Dobra, tutaj ci kolesie zeskoczą, ale możemy ich chyba olać. Shit! Nie wiem, co jest w tej skrzyni, ale ja to chcę. Podnieś! Ha. Skoczył. Skoczył jak najbardziej. Fuck. Najgorsze jest to, że w pewnym momencie naprawdę będę musiał zmienić tą skrzynię. Nie skrzynię, tylko tą tarczę. Bo ona długo mi nie posłuży. Znaczy jest fajna jako dodatkowa rzecz, która leży mi na plecach i po prostu regeneruje staminę powolutku. Ale jeśli będę rzeczywiście chciał się bronić,
to ten damage i tak przez tą tarczę przechodzi. Okej. Nie skacz, nie skacz, nie skacz. Na dół, na dół. Czy będzie coś innego oprócz Soulsów? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Będą Soulsy, Elden Ringi, Bloodborne, Demon Soulsy, Dark Soulsy, Soulsy, Soulsy. Na tym chcę się skupić, dobra. Teraz to. Kryształowy nóż, na cholerę mi to. Nie strzelajcie do mnie, chłopaki. Czy ja wam coś zrobiłem? Dobra, kryształy sobie pozbieramy jak najwięcej. Wydaje mi się, że w tym miejscu chyba już wszystko wyzbierałem, co mogłem. Więc miejmy nadzieję, że... Czy tu czegoś nie ma? Nie. Fuck. Miejmy nadzieję, że mogę już iść dalej i nic nie ominąłem. Streamy zaplanowanego za 2 lata? Znaczy, to są po prostu plan, że... Ja ustawiłem, żeby każdy wtorek, środa, czwartek i niedziela były oznaczone jako zaplanowane streamy. Wiadomo, że czasem, na przykład na święta niedługo, ja na pewno będę jechać do rodzinki, więc wtedy odpadnie. Ale chodzi o sam... O Boże. O sam fakt tych dni tygodnia, oznaczenia. Dobra, tutaj chciałem. O, Ponury Kamień Kowalski 3. To w sumie mi się pewnie nie przyda. Przydałby się, gdybym rzeczywiście ten toporek robił później, ale nie wiem, czy ja go będę robić po tym, że go, jak go znerfili, bo on już nie będzie aż taki dobry. Dobra, i przed nami jest boss, który może mi sprawić problem, więc od razu na wejściu stawiamy żołnierzy, którzy nie wiem, czy w ogóle cokolwiek zrobią. Mam nadzieję, że tak. Czy mam rodzeństwo? Tak, mam starszą siostrę. O, fuck, nie. Fuck. Okej, mam nadzieję, że to był posąg Mariki. Mam starszą siostrę, która też mieszka teraz we Wrocławiu. Tylko że ona się przeprowadziła już dobrych parę lat temu. A ja dopiero niedawno. Serio? Tutaj zaczynam? Are you serious right now? Ty już nie masz szans? Mam szansę, ja to zrobiłem już wcześniej. I też jak miałem mało HP. Tylko że miałem inną broń. To jest problem, bo ten boss, którego my bijemy na końcu, on zaczyna więcej damage'u przyjmować po pierwszym staggerze. Jak go zestaggerujemy i zrobimy mu kontrę, to on po tej kontrze już dość normalnie przyjmuje damage. Tylko problem jest taki, że... on jest zrobiony z kryształu. On ma mocny armor. Najlepiej armor penetrują bronie typu jakieś pałki wielkie, ciężkie rzeczy. Oh shit. Więc... Fuck, to może być mały problem. A jak się skalują bossy z levelem? W ogóle się nie skalują. W ogóle się nie skalują, ani trochę. Tak samo trudne jak są teraz, tak samo trudne będą... Znaczy, no wiadomo, jakbym miał 150 level, to byłoby dla mnie łatwiejsze, ale tylko dlatego, że ja przykoksałem. Bossy są cały czas takie same, więc o ile początek gry będzie dość znośny, o tyle im dalej, tym gorzej będzie. Bossy na samym końcu gry, znaczy nie na samym końcu, pewnie już od tak 1/3 gry będą mnie one-shotować. Skalują? Oj, nie wiem. Nie wiem. Udowodnione naukowo? Nie wiem, ja nie słyszałem, żeby się skalowały. Przenigdy. Że po prostu na tym poziomie boss ma 23 tysiące HP i po prostu ma 23 tysiące HP. Na przykład. Dobra, niech on złapie agro na moich kolegach. Czemu ja nie mam... Okej. O, i teraz powinien już troszeczkę więcej damage'u przyjmować, miejmy nadzieję. Tylko nie go chłopcy biją. A, wyciągnęli go do staggera. Gangbang, okej. Da się.
Jest różnica, bo było pokazane, jak typ wchodził na 25 level i 35 na tego samego bossa i z lepszym ekwipunkiem mniej damage'u zadawał. Ale boss jemu chyba, tak? Bo no wiadomo, że im mam lepszy ekwipunek, to on dla bossa? Nie wiem, musiałbym poczytać, bo pierwszy raz o tym słyszę, szczerze mówiąc. Zazwyczaj było tak we wszystkich Soulsach dotąd, że no nie robiło to żadnej różnicy. Jedyne co grało rolę, to było tak, że twój poziom upgrade'ów na przykład na broni robił większy damage i tyle. Dobra, mamy pierwszy dzwonek. Mamy pierwszy dzwonek. Dalej.